masz tą brodę oślundraną. Pokaż, no jak ty wyglądasz. Mi się wydaje też, nie, że ty potrzebujesz po prostu drugiego takiego koziołka jak ty, bo ty lubisz takie zabawy, nie? Lubisz się tak bić, pa. On chce normalnie, nie? Zobacz, co robi. Potrzebujesz przeciwnika? Pa, co robi? On chce się bawić. Oła! Oła! Dzień dobry. Okej, no to witam Państwa w odcinku 141. Zobaczycie, co te kanibale potrafią. Dlaczego kanibale? Bo dzisiaj mamy wyżerkę. Pełną skrzynkę, no prawie pełną gotowanych warzyw, a co najważniejsze, gotowanego kurczaka. Jest to, wiecie, ten cały wkład z tego wywaru, z tego rosołu. Zobaczymy, jak one sobie z tym poradzą. Koryto dzisiaj będzie wypełnione pszenżytem i skorupkami od jajek. Trzeba tym kurakom trochę wapna dostarczyć, żeby mogły co zrobić? Wyprodukować nowe jaja. Dobra, czekaj, no. To odłożę tu. Puśka krąży ładnie, pięknie. Psiaki dzisiaj w domu są. Dobra, słuchajcie, i to wapno posypujemy na to pszenżyto, wszystko ładnie, pięknie, i zaraz wypuszczamy te potwory, zobaczymy, do czego one pierwsze pobiegną. Kurczę, może być różnie, bo ten biały kolor tych skorupek na pewno też będzie je zwabiał i zapraszał tutaj do pożarcia samego siebie. Zobacz, czy coś tutaj tobie pasuje. Widzisz? Ta szyjka z kurczaka, albo co? Ty masz pełną dupkę, nie? Ona dzisiaj dostała takie gotowane żołądki drobiowe. I teraz ani nie patrzy na jedzenie w ogóle. Tu się trochę mizia. Wygina się, kurde, jak glizda. Puśka, idę wypuszczać kuraki! Dobra, najpierw kuraki, indyki, a później kaczawy i gęgawy. Let's go! Dzisiaj puszczamy muzyczkę! Dobra, widzicie? Jednak jakby większość wyżera, a już prawie nawet nie ma tych skorupek. No, te skorupki wyżerają w większości przypadków. Ale poczekajcie, indyki jak załabią bakcyla, że tutaj jest mięsiwo. Jak tam im się w tym korycie pusto zrobi, to jak one tutaj przywędrują, jak te wszystkie szyje drobiowe, czy co to jest? Ej, to są chyba jakieś ślimoki, kurna. Nie no, szyje. Szyje, mięska, tu szczyku trochę. No. Te warzywa, ta skrzynka ma dzisiaj cała zniknąć. To znaczy, plastiku nie zeźryjcie, nie? No, no, no. No, no, no.
ruda indyczka wspaniale sobie radzi. Może dziewczyno, po prostu zaczniesz znosić jaja za niedługo, co? No to już chyba, no może nie, że czas najwyższy, ale ja już widziałem, że u niektórych to indyczki młode mają, co je same wysiedziały. A wy, spóźnialskie, kurde, o co wam chodzi? Ignacy, jak ty zarządzasz tym stadem? Słoneczka trochę wyjdzie, to mam nadzieję się weźmiecie za robotę. Józek też delikatnie podniecony tą sytuacją. Łazi, nagrzany jest. Pa. No, zamiana miejscami. Teraz Józek będzie wyżerał? Nie, poszłeś gdzieś. Gdzieś ty poszedł, ty łazisz po prostu i porządku pilnujesz, tak? Ci tu rzeczy jedzą, tu też, dobra, tu sobie trochę skubnę. Ten indyk jest lekko zakatarzony. Co byście polecali, żeby mu dać doksycyklinę? Czy go, kurde, co, do domu wziąć pod pierzynę? Słuchajcie, dzisiaj będzie odcinek taki średnio ambitny, ponieważ nie mam czasu, ale stwierdziłem, że nagram wam chociaż taką tutaj wyżerkę. Za chwilę pójdziemy jeszcze chwilę do kózek, ale nie będę się angażował jednak w żadne prace i w jakieś wielkie montaże, co przeważnie zajmuje mi naprawdę dużo czasu. Bo muszę moją Olę odebrać ze szpitala, bo miała zabieg, bo miała tutaj krzywy palec. Słuchajcie, życzcie jej zdrowia, Józek i wy. I widzowie przede wszystkim, życzcie jej zdrowia, wesprzyjcie ją jakoś w komentarzach, ona czyta te komentarze. Słuchajcie, i co? Do przodu, nie? Damy radę jakoś, dokuśtyka ta dziewucha do zdrowia i będzie git. Widzę, tym indykom to smakuje. Ej, a ja żem zapomniał o gęgawach. Nic nie mówicie? Kurde. Zobacz, co tu się robią. Robi w dwóch na jedną. A jej się to podoba chyba. Z tego, co widzę, to nie zaprzeczała jakoś mocno. Dobra, wyzywaczki. Tu jeszcze widzę te kurze podrostki. Się dzisiaj schowały. No ja lubię tutaj z tymi gęsiami przesiadywać. Okej, muzyczka, let's go! Ja cię nie mogę, jak one wyżerają. Patrz, jaka kacza zbiórka. Dookoła obtoczyły prawie że tą skrzynkę. Zaraz jeszcze dojdą na pewno pojedyncze egzemplarze. Karolek mi tu przed chwilą buta patrzył zeźreć. Tak mi robił po bucie. Zobacz, co robią. Niczym się nie przejmują. A ta, jaka odważna kurka, wskoczyła do środka i nic ją nie interesuje. Idę odwiesić ten żółty pistolet i chwilę pokażemy z bliska jeszcze te gęgawy. Dobra, to idziemy im tam spróbować zajrzeć pod te pyski, pod te dziaby. No, Wąsior, pokaż, co masz w tym dziobie. Tam. Zobacz, co robią, świgają, aż na mnie pyskają. Jasny gwint. Zobacz tego Józka. On patrzy normalnie całą tą końcówkę od korzenia, od pietruszki połknąć. To jest normalny ten kormoran. Zobacz. Nie możesz wziąć po prostu mniejszego kęsa obok, nie? Tylko tu się będziesz teraz mścił. Machasz tą główką, kurna, jak na techno. Dobra, ale prawie połknął. Tej, tylko żebyś jęzora własnego przy okazji nie przełknął. Pato, jeszcze dostałeś, kurna, z liścia przed chwilą od kury. Zobacz, jak się mści. No, kanibalu, ty jeden. Teraz mu chyba utknęło i idzie z rozdziawioną tym dziobem. Gąska Gosia, patrzcie, jak obiera elegancko mięsko z kości. Ona uwielbia mięso, no. Zobacz. Indory się tam gonią.
Karolek pomaga, on też jest mięsożerny, tylko z gnotami nie połknie, nie? Ja cię nie będę, kurde, uczył zachowania przy stole i odpowiedzialności za własne życie, ale... Wiesz, wolałem ci powiedzieć, nie? Patrz, jak mi tu, kurde, napluły. Te gekony. Kogut Józek przyszedł. Patrz, no uważaj, bo cię gąsek Gosiek... Kurde, plują mi co chwilę na tą kamerę, bo cię ten gąsek Gosiek nasz, bo to jest chłop, on cię zaraz chyba też obierze, kurde, z piór i cię zeźre. Gęsia rodzina przybyła tutaj do wyżerki, ale... Ej, kurka, idź no stąd, z tą dupą. Nie wiem ani czy ty jesteś Beata czy Lucyna. Byście, kurde, podobne takie są obydwie do siebie. No pokazuj, pokazuj. Ten gąsior nasz też. Na co on się skusił? Na gotowanego selera. Te się tam leją, zobacz. No, zajadać, bo za chwilę się skończy i ci, co się ociągali, to głodni będą łazić. Widziałeś, Maciuś? Ej, kolego. Jednak to są kanibale, wiesz? Tak jak mówiłeś. Dobra, lecimy do Jarusia. Chodź, Gośka, jeszcze do nas, z tym czarusiem twoim. Idziecie do stada? Czaruś nawet nie wie, że ma otwarte. No chodźcie. Dalej, czaruś, kicaj tam. Do tatusia twojego idź zobaczyć, co robi. Czy jest dzisiaj przybity, przygnębiony, obręczony, czy szczęśliwy. Chodź. Chłopczyku, ja cię porwę, to twoja matka za tobą pobiegnie, tak? Chodź no. O. No chodź, Czarusiu, chodź. Patrz, ciocia już na ciebie czeka, ale żeś wyskoczył. Ty jesteś niezły kaskader. Musiałem go jeszcze raz złapać. Czekaj no, bo ja chcę tą Gośkę przywołać, bo ona nie chce wyjść, a za tobą pójdzie. Dobra. Leć. Czekaj, zamknę bramę. No dzień dobry Państwu. Jaruś, co tam dzisiaj u Ciebie? Widzę, jesteś przy humorze, nawet jesteś ambitny, chodzisz, patrz, Franka przegania. Dobra, Gośka Czarusia nawołuje, ja idę luknąć tutaj. Czy jest sianko? Trzeba dorzucić siana. Co ten Jaruś tam robi? Wy to widzicie, ja tego nie widzę, bo ja teraz tutaj wybieram siano. Trzeba śwignąć tym koźlątkom. Dobra. Widzicie? Tu byłem po siano. Widzicie mnie tam? Dobra. Tu? Tyle. Jaruś, chodź zobaczyć jeszcze, co tu się dzieje. Tu macie jeszcze od wczoraj ten makaron i gotowane warzywa. Gdzie wam to dać? Tu! Teraz wszyscy siano jedzą. Dobra, słuchajcie, w międzyczasie jak one wyżerają, ja mam jeszcze chwilkę czasu, pograbię im tutaj tą słomę, co wyczasły. Także lecimy z timelapsem. Chińsku, czyli jako tako, nie? Ciotka, Renatka. Sorry, że wam wywalił tą kupę przed akurat wejściem. Jaruś, jedz, nie przejmuj się, tylko przepijaj, bo zaschnie ci w tym kozim pysku. Gośka chodzi, robi obchód. Będę musiał jej zajrzeć na te raciczki, czy ona nie będzie musiała mieć przyciętych, bo ona mi coś za szeroko chodzi na tych tylnych nogach i prawdopodobnie będzie trzeba jej tam
zrobić pedikir, manikir. Czy jak to się mówi, ludzie kochani? Ja się nie znam na takich rzeczach. Ja się tu znam na ptokach i na kozach, nie? Dobra, macie apetyty? Zjedz, Jaruś, trochę tego makaronu. Dołącz tam do tej wyżery. Bo teraz będzie kilka dni przerwy. Już nie miałyście dzisiaj dostawać, ale z wczoraj jeszcze trochę zostało. To tam wybierzcie to do końca. I później przez cały tydzień na wodzie i sianie. Jaruś. Ale masz tą brodę oślundraną. Pokaż, no jak ty wyglądasz. Patrzysz mi w oczy. Ja mam wrażenie, że ty niekiedy byś mnie chciał na rogi chłopcze wziąć. Pa, ty się aż stawiasz, ja cię ani nie mogę przestawić. Za pierwsze tymi tylnymi nogami. Jaruś, mi się wydaje też, nie, że ty potrzebujesz po prostu drugiego takiego koziołka jak ty. Bo ty lubisz takie zabawy, nie? Lubisz się tak bić, pa. On chce normalnie, nie? Zobacz, co robi. Potrzebujesz przeciwnika? Ubiorę raz kask, kurde, od WS-ki, nie? To zobaczysz, jak będziemy się czaskać. Patrz, on normalnie się domaga. Jaruś! Poczekaj, no ten twój synuś podrośnie. Zobacz, Jaruś po prostu potrzebuje zabawy. O, to może ci chodziło, co? Tylko nie stawaj mi na dwie giry, bo kurde, on mnie normalnie patrzy wziąć. Widzicie, jak on się stawia? Pa, zobacz gościa, ej. Jaruś, ale to ma siłę, powiem wam, a wkłada jej naprawdę mało, póki co. Jaruś, kurna, bo ja się obalę. Co prawda wyczyściłem ci tu, żebyś nie miał popeliny, ale nie chciałbym się obalić na tą posadzkę brudną. Patrz. Jaruś, no co ty robisz? Kurde, stawaj na dwie giery. Na solówę. Dawaj. No. On chce się bawić. Bawi. Oła! Ole mnie pierdyknął. Widzieliście to? Ej, ty jesteś niebezpieczny. Pa. Fotowoltaika dzwoni. Idź mi w pyry z nimi. Jaruś, jesteś nagrzany. Ej. Widzicie, o to mu chodziło. Tylko... Pa, co robi? Jaruś, pa. Dobra, idź. Ej, rekin. O. Idź mi stąd, bo ty jesteś niebezpieczny. Odejdź. Gospodarza swojego jednego tylko masz. Zobacz, jak leci za mną w kółko. Odejdź. O, 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 o. Pogięło cię. Oszalałeś? Idź mi stąd. Jeżeli musiał kurna prawie na płot wskoczyć. Odejdź. Jaruś. Zaatakował mnie. Patrz, co robi. No odejdź mi stąd. Już. Już. Świrze. Nie próbuj. No. Kurwa. Biorę te kamery, ja spierniczam stąd. Pa, leci za mną upiór. Idź mi stąd. Co za gość, ja pierniczę. Ej, ptasiory, Jaruś oszalał. Moi drodzy, udało mi się uciec. Jaruś mnie wpędził w tarapaty, ale żyje. Co mu odwaliło? Słuchajcie, ja naprawdę będę musiał raz ubrać jakiś kask i mu pokazać, kto tu rządzi. Dobra, tymczasem pozdrawiam wszystkich patronów, tych starszych i tych nowszych. Fajnie, że jesteście. Słuchajcie, widzimy się jutro. Dzięki za odcinek. Oglądajcie pozostałe filmy, zostawcie lajeczka, subskrypcję. Peace i do zobaczyska.